Hej kochanie, jestem sobie przy soczku i troszkę do was pogadam. Jesteśmy u nas w hotelu, na zewnątrz sobie siedzimy, gadamy. Chciałam wam trochę opowiedzieć o koncercie. Mam dużo nagrań z koncertu, oczywiście gdzieś tu na końcu się pojawią. Chciałam trochę wam opowiedzieć, jak to wyglądało. Przyjechaliśmy z Gdańska na ten koncert Coldplaya. Przyjechaliśmy się tutaj zameldować, zostawiliśmy rzeczy i pojechaliśmy w mega korku na stadion. Na stadionie czeka nas wielka przeprawa, bardzo długa kolejka z biletami. Dosyć szybko szło, było chyba 4, jak się nie mylę, albo 5 takich stacji sprawdzania biletów. Opowiem wam tak, jak pamiętam. Na pierwszej w sumie tylko pokazałam bilet i przeszłam, bo tam w sumie chyba tylko patrzyli, czy nie ma się większego bagażu, torebki czy plecaczka niż A4 z tego, co słyszałam, chociaż potem widziałam, że ludzie mieli plecaki większe. Ja miałam małą torebkę i przeszliśmy dalej. Dalej było chyba z tymi opaskami, jak dobrze pamiętam. Pani zakreślała na bilecie, na kodzie takiego X-a i przyklejała ci opaskę. Albo jeszcze, albo na odwrót to było, bo już nie pamiętam. Bo to było wczoraj i nie pamiętam. Mogło to być tak, że pierw było, że pan tak przejeżdżał takim skanerem, czy nie wiem, maszynoży, czy jakichś tam innych bomb. I potem te opaski. I potem szliśmy do góry i potem znowu było takie przejście. Nie wiem, co oni tam robili, już nie pamiętam. Wiem, że były 4 bramki i potem poszliśmy sobie do góry. Oczywiście Jacek znalazł taki store, sklepik Coldplaya. Kupił sobie koszulkę, które nie były wcale tanie, bo były dosyć drogie. 170 zł zapłacił za koszulkę i jeszcze mi kupił taką szmacianą bransoletkę, które wam oczywiście gdzieś tam w filmie będziecie mieli zdjęcia wszystkiego i filmiki, więc będziecie to widzieć. Co jeszcze? Poszliśmy potem do góry, potem musieliśmy zejść na dół. No i doszliśmy w końcu na sam koncert. My byliśmy na płycie, bo to na stadionie, więc wszyscy byli dookoła. Dużo ludzi było na płycie, w ogóle cały stadion był zapełniony. Było dosyć fajnie. Coldplay to nie jest muzyka, której ja słucham, ale bardzo dobrze się bawiłam. Było fajnie, byłam mega zmęczona, mega wyskakana, mam wszędzie zakwas, nie mogę ręki do góry podnieść, nogi mnie bolą, wszystko mnie boli normalnie. Ale było fajnie, co możecie zobaczyć na kolejnych filmach. I jeszcze ostatnio wam nagrywałam haul, który zobaczycie po tym filmie prawdopodobnie. I mówiłam, że może będę warkoczyki rozplatać, ale potem już byłam tak zmęczona, że nie chciało mi się tego naprawdę nagrywać. Jak widzicie, jeszcze mam takie włosy, bo jeszcze ich nie myłam po warkoczykach, takie pokarbowane. Ale to nie było coś jakiegoś tam specjalnego, żeby zdjąć te włosy, więc no to było takie chwila, moment, więc nie było co nagrywać. Dzisiaj byliśmy na zakupach, kupiliśmy duże rzeczy, też planowałam nagrać dla was haul, ale wybraliśmy się tutaj, jakoś nie mam siły, myślę, że w domu wam nagram, co kupiłam, bo już tutaj mi się nie chce, taki bardziej chill sobie robimy. Zresztą jeszcze będzie dużo dni na nagrywanie, bo jeszcze jestem tydzień na urlopie, więc na pewno jeszcze gdzieś się z Jackiem wybierzemy. Ucha we mnie leciała, nie wiem jak to wyglądało na kamerze, ale tak... No i ogólnie fajnie było. Teraz powrzucam wam kilka filmików, żebyście mogli zobaczyć, jak naprawdę, jaka była fantastyczna oprawa i jak to fajnie wszystko wyglądało. Takie bransoletki świecące mieliśmy i jak po prostu to było poustawiane. Jakby te bransoletki wiedziały, kto gdzie jest i po prostu układały się w serduszka, w różne naprawdę... Zobaczycie na końcu, fajnie to wszystko wyglądało, świeciło. Były, jak to się nazywa, petardy? No, takie petardy strzelały, konfetti strzelało. No, fajnie było, naprawdę. Jestem zadowolona. Więc wszystko zobaczycie w dalszej części filmu. Zapraszam was dalej do oglądania i oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz przyciska subskrypcji, żeby było nas coraz więcej. A teraz zapraszam was do oglądania filmu z koncertu.